Zdziwieni? Ja również. Cześć! Dzisiejszy odcinek nazywać się będzie Wielki Test Papierowych Patyczków Dusz. A dlaczego to takie ważne? Otóż od 2021 Unia Europejska zabroni używania plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, w tym patyczków do uszu. Warto się przygotować. Obecnie głównym źródłem morskich odpadów są porzucone lub zgubione sieci rybackie, a także 10 najpowszechniej znajdowanych na europejskich plażach jednorazowych śmieci, w tym patyczki do uszu. Duże napisy, bo ważne. No dobra, ale jak sprawdzić te wszystkie patyczki? Otóż zajęliśmy się także i tym problemem, a nasze wytyczne przekazaliśmy do inżyniera Piotra, który przebada patyczki na każdy możliwy sposób. Poważnie? Zadanie pierwsze – cena. W tym celu przeszukaliśmy cały internet w poszukiwaniu różnych rodzajów papierowych patyczków. Mamy przekrój od tych najdroższych na wypasie oraz tych nieco tańszych. Te najdroższe zapakowane są w kartonowe pudełko, a same w sobie składają się z drewnianego trzonka. Te tańsze zapakowane są niestety w plastik, a same w sobie składają się z tektury. Podsumowując, przeprowadziliśmy także szereg innych testów. Pewnie wielu z was zada sobie teraz pytanie... Nie no, teraz chyba przegiąłem. Pewnie wielu z was zadaje sobie teraz pytanie, jak to jest ogrzewać się w świetle sławy własnej żony? A inni po prostu zadadzą pytanie, które papierowe patyczki wybrać? Odpowiedź jest prosta. Te najtańsze. No i p***le taką robotę.